na konferencji o dofinansowaniu przez polski rząd zabytków. Dzięki życzliwości księdza Mikołajczaka jesteśmy przed Kościołem Świętego Kazimierza w Pruszkowie. Tą informację przekazujemy. A dlaczego przed Kościołem Świętego Kazimierza? Dlatego, że szanowni Państwo, ten program jest dedykowany dla samorządów. Samorządy złożyły wnioski na różnego rodzaju inwestycje, ale w naszym okręgu na 27 inwestycji, aż 14 to są kościoły w różnym wydaniu. To są remonty elewacji, to są remonty, jak na przykład tutaj, mam nadzieję, ksiądz dziekan powie parę zdań, wież, ale to są również organy, przeróżne inwestycje, które służą temu, żeby zabytki ratować, ale również samorządy złożyły te wnioski na różnego rodzaju inne zabytki, których są posiadaczami, na przykład DPS-y, na przykład jak w Otwocku, to jest Urząd Miasta Otwocka, który będzie remontowany. To są również inne zabytkowe widmy, na przykład Podkowa Leśna, to jest Muzeum Iwaszkiewicza, przeróżne, to są parki również. Dlatego jest bardzo, bardzo wszechstronny ten element związany z tym dofinansowaniem. I tutaj chciałem Państwu powiedzieć jedną bardzo charakterystyczną rzecz. Jak ogromne są te środki finansowe, które obecnie w tym programie przeznacza rząd dla samorządów. Samorządy miały zawsze problem z tym, bo te aspekty, które dotyczą zabytków, były odkładane. Wiadomo jest rzeczą, najpierw inne potrzeby, zabytki ważne, ale jednak nie były pierwszoplanowe to często. Obejmując funkcję, stanowisko wojewody mazowieckiego w 2016 roku, dysponowałem, proszę Państwa, na wszystkie zabytki na całe Mazowsze kwotą 800 tysięcy złotych. Powtarzam, 800 tysięcy złotych. Jak odchodziłem, było to już 20 milionów złotych. Teraz są to jeszcze większe środki, które są w dyspozycji wojewodów, ale ten sam program, tylko i wyłącznie dedykowany do czterech powiatów: Jesoczyńskiego, Brodzickiego, Otwockiego i Pruszkowskiego, wynosi 19,5 miliona złotych. I to tylko tutaj, w tym momencie. Jest to pierwsza transza, 3,5 miliarda w skali kraju. Będą jeszcze następne. Proszę Państwa, dlatego chcemy zwrócić uwagę. Jest to, co było istotne. Samorządowcy o tym nam często mówili. Jako posłowie zwracaliśmy się do premiera, do naszych parlamentarzystów, do również naszych decydentów politycznych i ten program udało się uruchomić. Bardzo ważna rzecz, on będzie programem ciągłym. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych lat będzie to służyło dla samorządów do wyremontowania naprawdę najważniejszych zabytków na ich terenie. Dlatego też w dniu dzisiejszym chcemy symbolicznie razem z panią poseł na ręce pana prezydenta, bo to pan prezydent jest osobą, która otrzymuje te środki, bo występował na renowację Kościoła Świętego Kazimierza, właśnie tych dwóch wież. Natomiast, panie prezydencie, my to przekazujemy, a mam nadzieję, że ksiądz dziekan parę słów powie. Chętnie. Panie prezydencie, dziękuję. Serdeczne gratulacje. Całego serca dziękuję. Panie proszę. Rozumiem, że ksiądz dziekan. Tak jest, jeżeli można, ja tylko kilka słów. Tak, to my jako samorząd występowaliśmy o te środki, natomiast konsumentem tych środków będzie ksiądz proboszcz i parafia świętego Kazimierza w Pruszkowie, także Konrad, byśmy przekazali tutaj dla księdza. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę i prosimy o kilka słów. 882 tysiące złotych, czyli bagatelna suma. To jest rzeczywiście piękna sprawa, ponieważ nasz zabytkowy kościół ma pełni funkcję nie tylko religijną, ale i kulturalną i społeczną, choćby nawet ostatnio ogłaszamy bardzo ważne informacje o środowisku, ochronie środowiska, o czystym powietrzu, które pan prezydent przekazuje wszystkim mieszkańcom Pruszkowa. Też mieliśmy przepiękny koncert pod patronatem pana prezydenta, reprezentacyjnej orkiestry i chóru Wojska Polskiego, połączone z koncertem organowym pana profesora Romana Peruckiego. Więc dzieje się wiele rzeczy w naszym kościele, aż się prosi, żeby kościół był sprawny, bezpieczny, żeby wszystkie te rzeczy, które są związane z remontem bieżącym, zresztą każdy, kto ma jakiś obiekt zabytkowy, to wie, ile to kosztuje, jak wielkie to są nakłady i w naszym przypadku prosiliśmy o pomoc w odnowieniu wież kościelnych, ponieważ niektóre cegły zaczynają się ruszać, warunki atmosferyczne, bardzo mocno to monitorujemy. Również i zabytkowe
witraże przedwojenne wymagają renowacji, drzwi, jest tych spraw bardzo dużo. Jestem ogromnie wdzięczny panu posłowi i panu prezydentowi i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że myśmy znaleźli się jako beneficjenci tych środków. Ogromnie dziękuję za pomoc i jestem pewien, że są to inwestycje najbardziej trafione. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, za chwileczkę pani poseł Dominika Rosińska powie kilka zdań na temat projektu Piaseczyńskiego, bo zaznaczę, że z tych 27 inwestycji dofinansowanych przez rząd i podpisanych przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, aż 27, 14 to są inwestycje, jak powiedziałem, różnego rodzaju w kościoły. Czyli to jest, samorządy widzą, jak ogromny to jest, co ksiądz podkreślał również, że kościoły tworzą teraz element kultury, nie tylko i wyłącznie jako sakralne obiekty, ale właśnie kulturalne. A dość dużo tych właśnie inwestycji jest zaplanowanych w projekcie Piaseczyńskim. Teraz bym prosił panią poseł o kilka zdań. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, troska o kulturę to oczywiście muzea, to różnego rodzaju instytucje kultury, ale to także troska o nasze lokalne zabytki w mniejszych miejscowościach, w których rzeczywiście samorząd nie zawsze może udźwignąć na swoich barkach wydatki z tym związane, czy też kapłani, którzy zawiadują, zarządzają swoimi parafiami. Ja tylko chciałam powiedzieć, że to jest program bez precedensu, z którego skorzystały wszystkie gminy w Polsce. Tych inwestycji jest ponad 4700. Wszystkich pieniędzy przeznaczonych na rewitalizację zabytków będzie 3,5 miliarda. Takiego programu jeszcze nie było w powojennej historii Polski. I to już też świadczy o tym, o tej świadomości, jak ważna jest odnowa, rewitalizacja tych zabytków. Wiemy, że te zabytki bardzo często niszczały i brutalnie rzecz ujmując, czasem ktoś wolał zakończyć żywot ich w różny sposób. Paliły się w dziwnych okolicznościach. My do tego nie możemy dopuścić. I stąd ten program, aby ratować te zabytki, aby ratować też te miejsca, pomniki historii lokalne pomniki historii. I takim na pewno pomnikiem jest kościół na górce w Górze Kalwarii. Góra Kalwaria jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o powiat piaseczyński, jako beneficjenta tych środków, ponad 3,5 miliona złotych, ale rzeczywiście są tam zabytki, które wymagają ogromnego wkładu pracy, a są to pomniki naszej historii, które przenoszą nas z przeszłości w teraźniejszość, a także w przyszłość, czy wiadomo, że one zostaną długo po nas. No i chciałam też zwrócić uwagę na kościół, który pewnie jest Państwu znany z... Jest to najbardziej medialny kościół w Polsce. Jest to parafia Ojca Mateusza z serialu właśnie Ojciec Mateusz. Kościół Świętego Wawrzyńca w Gliniance, gmina Wiązowna. I on również skorzysta z tego. Jest to piękny, zabytkowy, drewniany kościół, który również skorzysta z tego programu. Był bardzo dobrze napisany projekt, wniosek i te środki otrzyma. Również kościół pana Dziekońskiego w Konstancinie także otrzyma takie środki, więc jest to na pewno program bez precedensu dla takich zabytków. I chciałam tylko zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo ktoś mógłby zarzucić, że to jest program przed wyborami. Nic bardziej mylnego, dlatego że te programy ochrony zabytków, rewitalizacji zabytków sukcesywnie są realizowane od samego początku rządu Prawa i Sprawiedliwości. Środki na kulturę są 100% zwiększone niż gwarantowali to nasi poprzednicy. Co więcej, są kolejne plany, aby dbać o nasze polskie zabytki, ale o tym to w odpowiednim czasie. Bardzo dziękuję.